Ale dąb. Przepiękny dąb, to jest wyjątkowy okaz. To powinien być pomnik przyrody. Ale nie jest. Ale piękne błoto. Coś wspaniałego. Nieprawda, że błoto jest wspaniałe, po prostu tędy jeżdżą traktory, bo są wykopki. Lato trwa. Choć tego lata już naprawdę zostało tyle, co kot napłakał. 14 dzień września, połowa września, a wrzesień to już wiadomo, jesień. Było ciepło, teraz już przyszły deszcze, przyszły chłody. Chociaż dzisiaj się cieszymy tutaj na Pomorzu piękną, bezchmurną pogodą, tylko że wieje wiatr z północy, gdzieś tam na południu jakieś deszcze ponoć chodzą, jakieś ulewy, a tutaj jest spokój. Tutaj jest spokój, tutaj jest pięknie. Żadnych deszczy nie ma dzisiaj, w sobotę. Od rana piękna pogoda. Tutaj budują, proszę bardzo, S6. Tu jest droga polna, jej nie rozerwali ze względu na to, że tam muszą zrobić przejazd, żeby do tych pól jakoś te ciągniki, kombajny i traktory mogły dojeżdżać. Ja jadę prastarą drogą, wysadzaną dębami, które, bo tam wcale to tak nie jest, że gdzie była droga kiedyś jakaś taka jak ta, dajmy na to lat temu 300, to tam powstała dzisiaj na przykład Krajowa 6. Nie, 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 to tak nie działało. Czasami główne stare drogi dzisiaj są porośnięte krzakami albo są jakimiś drogami polnymi mało znaczącymi, a lat temu 200 czy 300 były głównymi drogami gdzieś tutaj przez wybrzeże. Tak to już jest, że nie zawsze ulica idzie po starej drodze, czy nawet czasami nie jest w pobliżu tej starej drogi ta główna aorta północy, jaką jest Krajowa 6. Strasznie wiatr wieje od północy dzisiaj. Ja wyjechałem tutaj na taką małą wyprawę wśród pól, łąk, lasów. Jak widać, zobaczyć, jak po tym jednodniowym opadzie deszczu w sumie się pozmieniał świat. No nie kurzy się przede wszystkim. Nie kurzy się, bo już było bardzo nieprzyjemnie. Jeśli chodzi o prace polowe, nawet podróż po takiej drodze, jakimś samochodem czy czymkolwiek, to były naprawdę wielkie tumany kurzu. Piękna droga wśród pól, które są tak olbrzymie, jak ja bym tutaj wyszedł, pokazał, że to są bezkresne pola pomorskie. Tutaj jest, to są pola byłego kombinatu PGR Sycewice, no takiej perełki tutaj na Pomorzu Środkowym, największy, najbardziej taki reprezentacyjny to był pokazowy wręcz PGR, jeden z bardziej prężnie działających, na pewno przynoszących niemałe dochody dla budżetu państwa w tamtym okresie, kiedy on istniał. No ale niestety wszystko przepadło, nic nie ma. Pokażę przykładowe pole, jak wygląda takiego PGR-u, bo tutaj naprawdę te pola są imponujące. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Takich pól jak tu w Polsce ze świecą szukać. Tu jest kilka tysięcy hektarów w jednym kawałku. Pięknie to wygląda, naprawdę jest co popodziwiać, jeśli chodzi o pole. Choć to tylko pole przy tej alei dębowej. Zresztą tu nawet jest dalej przykład pokazany, że wcale tą aleją dębową rolnicy maszyny PGR-owskie nie jeździły. Oni zawsze sobie robili takie drogi jak teraz. O, proszę bardzo. To jest droga tymczasowa, zrobiona na czas, w tym przypadku wykopek. Tu rzepak był. Rzepak jeszcze sobie powschodził. Tutaj czymś było stależowane. Pewnie było te rzepaczysko, że tak powiem. Tutaj taki ten żółty daszek to
to jest oznaczenie, że tędy gdzieś przebiega gazociąg. Tam nawet jest, jakieś informacje są na tamtym słupie, bo chyba na tym nie ma. Nie, też coś tu jest. Szczecin-Gdańsk, proszę bardzo, Gdańsk. Szczecin-Gdańsk, rura PCV, gaz DN700. Nie wiem, czy ta rura PCV to jest to. Czy to jest ta rura PCV pod ziemią, ale chyba pod ziemią. No to sobie można wyobrazić, jaki to jest gazociąg Szczecin-Gdańsk. To jest taki, można powiedzieć, no jeżeli był Nord Stream 0 gdzieś pod dnem Bałtyku, to tu jest, co ja gadam, Nord Stream 1, Nord Stream 2, no to tu mamy taki chyba Nord Stream 3, północna nitka gazociągu. Te dęby są rewelacyjne. Ale wracając do tego kombinatu PGR, wszystko zostało, jeśli chodzi o budynki te PGR-u, praktycznie zrównane z ziemią, przestało istnieć. Budynki są niepotrzebne, można robić urbeksy różne, bo cały PGR w tej chwili ma zupełnie inny charakter. Te pola są wszystkie, nie wiem czy wszystkie, ale większość pól jest we własnością Niemiec, tu na północy, tak jak i w tym PGR-ze, ale wracając do tego samego PGR-u i tych ludzi, którzy tu pracowali, no to na pewno są, ja kiedyś miałem okazję porozmawiać z ludźmi, którzy pracowali w PGR-ze, najbardziej ich zawsze bolało to, że cała ich praca, cały ich dorobek życia, czyli to, co robili dla dobra, no pod tymi sztandarami dobro Polski, że tak powiem, ogólnie rzecz biorąc, bo tam dla dobra wspólnego i tak dalej, no ale to ogólnie dla dobra Polski, da budujemy Polskę i tak dalej. Co prawda ludową w tamtym okresie, ale zawsze Polskę. Rzeczypospolita, no to była też Rzeczpospolita Polska Ludowa przecież. Ale, że to wszystko, co robili, obróciło się w niwecz. Czyli jeżeli ktoś tam coś budował, ktoś coś tam tworzył, tym nawet PGR-ze, no to się okazało, że to później jest wszystko niepotrzebne i wszystko zostało zrujnowane albo popadło w ruinę. No to jest takie trochę... Ja miałem też okazję coś takiego doświadczyć, że to, co kiedyś gdzieś tam wyprodukowałem dla dobra, no, społecznego, to nazwijmy, no dzisiaj nie istnieją te obiekty. No jest to trochę takie, nie wiem jak to w ogóle określić, ale stwarza to takie poczucie, że coś żeśmy zrobili, żeśmy się namęczyli, stracili kupę czasu, lat czasami, i nagle się okazało, że ktoś jednym, nie wiem, rozporządzeniem, czy jak to tam nazwać, powiedział, nie, to jest złe, to trzeba rozwalić, zniszczyć, koniec. Tutaj ja tak specjalnie wjechałem, bo tu swego czasu zbierałem borowiki, zobaczę czy są na tej miedzy. Ale wątpię, żeby po jednym deszczu od razu jakieś grzyby wyrosły, jak tu w ogóle jest sucho. Na tej miedzy, przecież tu pod drzewami jest sucho, jak tu ma coś rosnąć. Jak pięknie lśnią nowa przewody na nowej linii energetycznej. 400 tysięcy voltów. Patrzę, ile tutaj tych przewodów jest spiętych. To one w trójce idą. Nie pojedynczo, tylko trzy jednocześnie idą przewody. W razie jakby się jeden urwał, to akurat będzie wisiał, dotykał ziemi, a dwa będą go podtrzymywać. Piękne, rozległe pola. Tutaj nie wiem, czy to jakiś poplon jest, czy co, bo tu rośnie tak jakby zboże z łubinem. Jakaś taka mieszanka dziwna. Łubin ze zbożem. Chyba jakiś poplon, bo tego łubinu przecież już do zimy nie skosi. A tu jeszcze pokażę taką ciekawostkę, że gdzieś muszą w rejonie być jakieś wykopki i ktoś te ziemniaki, które gdzieś tam z kamieniami odrzucone są, no to wyrzucił tutaj na taką pryzmę do kałuż, żeby kałuże zasypać. Te ziemniaki są całkiem fajne przecież jeszcze. Proszę zobaczyć, jakie ładne kartofelki. Myślę, że
jakieś głodomory by jeszcze je zjadły. Niekoniecznie ludzie, ale zwierzęta. Tyle ziemniaków, tutaj kilka ton sobie leży i czeka na to. Może dziki je zjedzą, albo pewnie zmarzną i zgniją najprędzej. Piękne lasy Pomorza, lasy świerkowe. To są chyba nawet lasy modrzewiowe, mieszane. Wszystko tu rośnie, bo tutaj modrzewie są od tej strony. No w modrzewiach to chyba borowików nie znajdę. Może jakieś maślaki modrzewiowe by tu rosły, a w ogóle tam rosną jakieś jeżyny. Las jest bardzo trudny. Nie do przebycia. Proszę zobaczyć, jakie jest tutaj dolna partia lasu. Bardzo paskudna dla grzybiarzy. Nie jest pięknie. Naprawdę jest prześlicznie. Bizony super z kabinami. Jedna kabina jest starego typu, a druga nowego. Akurat mamy tutaj zestaw takich dwóch ciekawych kombajnów. Jeden jest 8.6, a drugi jest 8.8. Jak ładnie modernizowali bizona. Zupełnie inne kabiny. Ta kabina z daszkiem wysuniętym zupełnie inny charakter ma. Filtr z boku, a tu filtr z przodu. Przepiękne maszyny. Z Płocka. Fenomenalne. Czuję się normalnie jak na placu fabrycznym albo jak w jakimś kółku rolniczym. Piękne kombajny stoją w pięknym słońcu skąpane. Tylko czekają na żniwo, ale chyba kosić już nie ma co. Stoją tak jak kiedyś stały kombajny w tym filmiku z 1992 roku na licytacji. Tylko cen tutaj nie ma napisanych. Wtedy kosztował 100 milionów taki kombajn. Dzisiaj aż tyle chyba nie kosztuje, bo za 100 milionów to chyba wszystkie bizony z Polski by wykupił. Takie piękne maliny, jak złoto. I to kilka hektarów. Coś wspaniałego. Można sobie pojeść. No i mamy ten mickiewiczowski zachód słońca. Słońce ostatnich kresów nieba dochodzi. Chociaż już jest za drzewami. Bardzo szybko następuje zachód słońca. To jest momentalnie i zaraz będzie noc, a zimno. Wiatr z północy. U nas tutaj na północy często wiemy wiatry z północy, z Arktyki. Gdzieś tam fronty jakieś przychodzą. Proszę bardzo, jak widać, że z północy wieje wiatr. Ja jadę sobie na południe, czyli jadę z wiatrem. Dzięki temu nie jest mi tak zimno, chyba nie jest zimno, chociaż jest zimno. Ale w nocy pewnie, jak już słońce całkowicie zajdzie za horyzont, to i się wiatr uspokoi. Zazwyczaj tak jest. Cały dzień wiało i się już wywiało, na szczęście. Kończy się pomału dzień 14 września. Ziemniaki. Piękne ziemniaki. Będą wykopki. Czarne bzy. Już też są czarne. Dzikie bez. Jarzębina. Żołędzie spadają z żołędzi. Będą dzieci robić różne zabawki. Pewnie w przedszkolach. A ja jadę sobie wśród pól.